Trochę nam, mam wrażenie, zeszło z tych dziejów apostolskich, bo mieliśmy sporo różnych innych okazji. I tak nawet, jak żeśmy się zastanawiali, który to fragment, to tak wcale nie było prosto, ale myślę, że znaleźliśmy właściwy moment. Także jesteśmy, słuchajcie, w 11 rozdziale. Jakbyście nie byli pewni, 11 rozdział dziejów apostolskich. Będziemy dzisiaj czytać pierwszych 18 wersetów. Dzieje apostolskie. 11 rozdział od 1 do 18. I usłyszeli apostołowie i bracia, którzy mieszkali w Judei, że i poganie przyjęli Słowo Boże. Kiedy zaś Piotr przybył do Jerozolimy, stawiali mu zarzuty rodo, rodowici Żydzi, mówiąc poszedłeś do mężów nieobrzezanych i jadłeś z nimi. Wtedy Piotr zaczął im wykładać po kolei, mówiąc Byłem w mieście Jopie i modliłem się. Naraz w zachwyceniu miałem widzenie. Jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno, opuszczane za cztery rogi, stępowało z nieba, aż dotarło do mnie. Wpatrzywszy się w nie uważnie, zobaczyłem ziemskie czworonogi i dzikie zwierzęta, płazy i ptactwo niebieskie. Usłyszałem też i głos, który mi powiedział: Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. I odrzekłem: Przenigdy, panie, bo jeszcze nigdy nic skalanego lub nieczystego nie weszło do moich ust. Wtedy po raz drugi odpowiedział głos z nieba, co Bóg oczyścił, ty nie miej zaskalane. I stało się to po trzykroć, po czym wszystko znowu zostało wciągnięte do nieba. I oto w tej chwili przed domem, w którym byłem, stanęli trzej mężowie wysłani z Cezarei do mnie i powiedział mi Duch, abym z nimi poszedł bez wahania. Poszło też ze mną i tych sześciu braci, i tak przyszliśmy do domu owego męża. Opowiedział nam on, jak ujrzał anioła, który się pojawił w jego domu, i rzekł: Poślij do Joppy i sprowadź Szymona, którego nazywają Piotrem. A On powie ci słowa, przez które będziesz zbawiony, ty i cały twój dom. A gdy zacząłem mówić, stąpił na nich Duch Święty, jak i na nas, na początku. I przypomniałem sobie słowo pana, gdy powiedział: Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni duchem świętym. Jeśli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc: Tak więc i pogadą! Dał Bóg upamiętanie Kurzywotowi. Jakie kościoły uważasz za chrześcijańskie? Masz jakieś swoje takie rozeznanie wewnętrzne? Zastanawiasz się nad tym? Dlaczego? Jakich używasz kryteriów? Gdzie leżą granice między chrześcijaństwem a światem? W swoim własnym rozeznaniu pewnie mielibyśmy różne poglądy, podejrzewam. No i dlaczego właśnie tu, a nie gdzie indziej? Gdzie leżą granice między wiernością Bogu, a nieposłuszeństwem wobec Boga? Twoim zdaniem? Gdzie leżą granice między dojrzałością a głupotą? Albo głębokością poznania Boga i takim płytkim, powierzchownym tylko zrozumieniem Bożej woli? Tym, co prawdziwe w naszym chrześcijaństwie, i tym, co iluzoryczne, co jest jakoś tylko podróbką, co fajnie wygląda, ale tak naprawdę w tym nic duchowego. W gruncie rzeczy nie ma. Po czym te granice można poznać? Co robić, gdy ktoś stara się te granice położyć gdzie indziej niż my? Na przykład jakiś zbór, albo może nawet jakieś całe wyznanie. Gdzie indziej trochę te granice układa. Czy tak jest? Nie? Bardzo często tak jest. Nawet mówię tylko o ewangelicznych chrześcijanach. Yy. I takich kilka przykładów. No Na przykład, co po niektórzy chrześcijanie, myślę, że to ciągle są chrześcijanie, mówią, my święcimy sabat, a wy nie. I my jesteśmy właściwi, a wy jesteście w kłamstwie. Albo ktoś mówi, a my mamy najlepsze dary Ducha Świętego, a wy ich nie macie. A ktoś mówi, a my mamy najspanialsze wyznanie wiary, a wy to w ogóle nawet nie wiecie, w sobie życie. A my mamy najlepszą liturgię, a wy to w ogóle nie wiecie, co to jest liturgia. Ha, 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 ha. Albo na przykład yy, my mamy papieża, a wy nie macie. He, he, he. Yy, I tak dalej. A my mamy taki porządek kościelny, którego wy nie macie. A my mamy apostoła, a nie pastora. Uha, ha, ha, ha. Może tak być? Jest tak? Tak jest, tak bywa. Generalnie rzecz biorąc, wśród chrześcijan, szeroko rozumiem, nie, nie chcę teraz wchodzić w zasadność wszystkich tych granic. I słuchajcie, dzisiejszy fragment stawia przed nami właśnie pytanie o granice. O granice, bo te granice tu wychodzą w tym fragmencie. Problem z granicami między chrześcijaństwem. Między tym, co się Bogu podoba, a co się Bogu nie podoba. I zwróćcie uwagę, że ten konflikt zaczyna się od samego początku, od momentu, kiedy chrześcijaństwo przekroczyło granice jednej kultury tylko i wyłącznie, jednego języka i jednego narodu. I w jakimś sensie ten problem towarzyszy nam cały czas. I to nie jest prosty problem. Nie chcę powiedzieć też, że w związku z tym jest nierozwiązywalny, bo myślę, że jest rozwiązywalny, ale wcale nie jest prosty. I nie powinniśmy się dziwić i być zaskoczeni, że ten problem nam towarzyszy, bo towarzyszy od samego początku. Na szczęście myślę, że w jakiś sposób jesteśmy w stanie sobie na to odpowiedzieć, ale od razu powiem, słuchajcie, że moje wnioski są następujące. Myślmy nad tymi granicami, poznawajmy granice innych ludzi, niekoniecznie po to, żeby się z nimi zgodzić, ale żeby przewartościować te, które my mamy i to, gdzie my je dzisiaj nazywamy, gdzie my je kładziemy, ceniąc te, które mamy. Ceniąc te, które mamy, bo myślę, że te, które mamy są ważne. Bo w ogóle granice dzisiaj są ważne, bo w ogóle dzisiaj żyjemy w świecie, który mówi, że granic nie ma, a granice są konieczne i niezbędne, żeby zachować siebie w zdrowiu, w czystości i w posłuszeństwie. I takie główne myśli mam nadzieję, że gdzieś w tym dzisiejszym kazaniu wybrzmią. Jaki mamy kontekst tego 11 rozdziału? No kontekst jest taki, że generalnie Łukasz trzeci raz mówi to samo. Powiem szczerze, jak myślałem nad tym kazaniem, to się zastanawiałem, co tu powiedzieć nowego, skoro już trzeci raz mówimy to samo. Co prawda wy nie pamiętacie, bo trochę czasu minęło, ale tak naprawdę popatrzcie, co się w tym 10 rozdziale działo. W 10 rozdziale na początku od 1 do 23 mamy dwie wizje, Korneliusza i Piotra. Tak? Korneliusz dostał widzenie i Piotr dostał widzenie. I skutkiem tego, że te dwa widzenia dostali, to się razem spotkali. I potem od tego 24 wersetu do, 20, do 48, czyli do końca 10, 10 rozdziału dziejów apostolskich, mamy opis tego, co się wydarzyło. Oni najpierw mówią, co się dzieje, potem wydarza się to, co się wydarza, potem jest kazanie apostoła Piotra i potem wstępuje na nich Duch Święty. Tak? A teraz co w tym 11 rozdziale od 1 do 18 się dzieje nowego? No, relacjonuje to wszystko. Większość tego, co tutaj jest powiedziane, to jest relacja apostoła Piotra o tym, co się wydarzyło. I dlatego ja dzisiaj tak nie będę bardzo dużo mówił o tej relacji, bo to już było omawiane. Ale kontekst się nowy pojawia, i tym nowym kontekstem jest właśnie zarzut, jaki apostoł Piotr usłyszał. Zarzut. Powiązany z tymi granicami, zarzut powiązany właśnie z tym podstawowym pytaniem. Gdzie leży granica między tym, co Boże, a tym, co nie Boże? I generalnie struktura tego wersetu jest dosyć prosta. Od 1 do 3 mamy o tym zarzucie wobec Piotra. Potem od 4 wersetu do 17 mamy relację Piotra o tym, co się wydarzyło, co już żeśmy omawiali. I w końcu 18 werset to jest reakcja słuchających. A więc co tu się dzieje w tym y, fragmencie? No, rozważmy najpierw ten zarzut Piotra, werset pierwszy i trzeci. Ewidentnie widzimy z pierwszego wersetu, że y, apostołowie i bracia usłyszeli, że poganie przyjęli słowo Boże. To mogło jakoś być może powiązane z tym, że tych sześciu braci przed Piotrem może gdzieś o tym opowiedziało. A może Piotr coś mówił innym ludziom, potem jakoś został w domu. W każdym razie, w jakiś sposób ewidentnie, zanim spotkali się, to już się pojawił pewien problem. Myślę, że w tym momencie Piotr właśnie, przy, kiedy przybył do Jerozolimy, no to, to myślę, że po prostu mógł się spodziewać, że nie dla wszystkich to będzie proste, co się wydarzyło. No bo dla niego to też to nie było proste. Dla niego też to nie było proste. A więc przy, przychodzi do Jerozolimy, tak jak mówi drugi werset. Wcześniej wiemy, że pozostał jeszcze kilka dni u nich. No i trzeci werset mówi wprost o tym, co się wydarzyło. Zanim dojdę do tego trzeciego wersetu, to dam jeszcze, że tutaj w Biblii Warszawskiej mamy przetłumaczone, że zarzuty stawianie mu urodowici Żydzi, literalnie w grece jest powiedziane ci w obrzezaniu. No i tak trochę się można zastanowić nad tym, przecież wtedy wszyscy byli obrzezani, oczywiście wszyscy mężczyźni byli obrzezani. Więc dlaczego jest powiedziane ci w obrzezaniu? I wydaje mi się, że tutaj chodzi nie tylko o to stwierdzenie pewnego fizycznego faktu, że oni byli obrzezani, no bo wszyscy byli obrzezani, ale raczej jest pokazane, że jakby dla nich ta, ta tożsamość była w obrzezaniu, że oni nie tylko byli obrzezani, tak jak no nie ludzie mogą być z różnych przyczyn obrzezani, ale by oni jakby byli w obrzezaniu, czy ta ich tożsamość była w tym obrzezaniu. I ich to zdenerwowało. No jak? Jak, Piotrze, przekroczyłeś naszą granicę? Przekroczyłeś naszą granicę. I zwróćcie uwagę, jak ta granica, czy to przekroczenie tej granicy jest w trzecim wersecie opisane, mówiąc, i to jest ciekawe, on nie mówi, ochrzciłeś pogan. Wcale nie mówią, ochrzciłeś pogan. Co mówią? Poszedłeś do mężów nieobrzezanych i jadłeś z nimi. Do nieobrzezanych poszedłeś i z nimi jadłeś. Czyli popatrzcie, że co jest tą granicą, która została przekroczona? Ta, jego, ta ich tożsamość, która dla nich jest bardzo, bardzo ważna. Chrzest, już tam paliło ten chrzest w tym momencie, ale jadłeś z nieczystymi. Piotrze, przecież jesteś takim pobożnym Żydem. Jak ty mogłeś jeść z nieczystymi? Pójść do domu nieczystych i jeść z nieczystymi. Piotrze, jak ty to mogłeś zrobić? Nie wiem, czy czujecie to gdzieś... Takie oburzenie, to jest takie prawdziwe, w nich głębokie. Pobożny człowiek, nasz apostoł I poszedł do pogan. Jad z nimi. No nie, no to już przecież Jak może się pogubił, że się w drogę zapytał, no ale jad z nimi, no to już przecież przez przypadek nie mógł jej z nimi. I myślę sobie, że to jest czymś bardzo aktualnym. Nie pamiętam, kto mi to mówił. Być może moja żona, ale nie jestem pewien. Że jak gdzieś, właśnie, nawet dzisiaj się przechodzi przez Jerozolimę i trafi się na ortodoksyjnych Żydów, co oni robią? Odwracają się. A dlaczego się odwracają? Bo jesteśmy nieczyści. Popatrzcie, jak to jest mocno wrośnięte oni nawet ich chcą spoglądać. Nie daj Boże dotknąć ojej, to już po prostu straszne. Popatrzcie, jak to jest cały czas wrośnięte w tą tożsamość że Nieczysty to jest taki, tak sobie tak trochę sobie wyobrazić, no niby człowiek, ale nie do końca człowiek. Kto? Chory nawet nie na COVID. COVID to tam pikuś, no, ale taki wiecie, taki trendowatego to też nie mamy. Ale wyobraźcie sobie jakiegoś takiego pijaka, który śmierdzi na 4 metry. To ktoś taki. Ktoś taki, no nie daj Boże tam zbyt blisko podejść, a już dotknąć to już w ogóle, a jeść, no to już w ogóle, słuchajcie, to w ogóle to jest, przekracza wszelkie wyobrażenie, że można coś takiego zrobić. No to jest, coś, to jest, to jest taka postawa. Jak teraz, i yy, to jest też a propos inny temat, nie chcę dzisiaj może poruszać, ale czasami są zbory, które działają wśród takich ludzi i jest to wyzwanie. Jak się na nabożeństwie spotkać? I wiem, że to jest wyzwanie, i to różne tam sposób. Czasami jakiś prysznic jest na przykład uruchomiony w zborze, żeby wszyscy się czuli bezpiecznie. No tak, i wtedy i ci ludzie się czują fajnie, że są wyczyści, że pachną i mogą usiąść, i zbór się czuje trochę też sympatyczniej. Także to, 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 to brew pozorom, te, te, też, też no, to porównanie jakoś tam działa. Ale chciałem pokazać, że to jest czymś bardzo realnym do dziś. To nie jest jakiś problem. Wiecie, że tam dawno temu był, a dzisiaj go nie ma. Nie, on cały czas do dzisiaj funkcjonuje. Ta granica jest spojona i mocna. I właśnie Piotr tą granicę bardzo ważną dla nich naruszył. I tutaj zwróćcie uwagę, od 4 do 17 wersetu jeszcze raz ta relacja Piotra, o której mówię. Nie będę dokładnie omawiał, ale zwróćcie uwagę, dlaczego, dlaczego, apostoł, dlaczego Łukasz mówi tyle razy? Bo patrzcie, on to klepie trzeci raz to samo. Dlaczego? No bo to był problem w pierwszym kościele. To nie było tak, że w tym pierwszym kościele to była kwestia, zresztą o tym dzisiaj będę mówił, to nigdy nie była do końca kwestia raz na zawsze ustalona. To było ciągle żywe i to było ciągle trudne. I to było ciągle trudne. Dlatego on tak bardzo przekonuje za każdym razem. Popatrzcie, to wyszło skąd? Z góry czy z dołu? Z góry to wyszło. Z góry. Pamiętajcie, skąd to wyszło? Z góry. Z góry. Jak to wyszło? No i on opowiada. Po kolei, tutaj w czwartym wersecie, Łukasza po kolei oznacza wiernie. W Łukasza 1:3 jest powiedziane, że powiem Ci właśnie, właśnie po kolei, jak to było. I wiemy, że rzeczywiście Łukasz jest takim człowiekiem wyjątkowym. Do Teofila tłumaczy mu wszystko Łukasza, później dzieje apostolskie. I on właśnie dba o to, żeby to było wyraźniej. I tutaj znowu, jakby użycie tego słowa pokazuje, że Piotr dba o to, że on chce powiedzieć wiarygodnie, jak to było, żebyśmy wiedzieli, że on właśnie mówi, jest wiarygodnym świadkiem. I co mówi? No mówi od 5-10 wersetu, że to Bóg to wszystko zainicjował, to przyszło z góry. Były dwa objawienia. Było objawienie u Korneliusza, o którym później powie, i było objawienie u mnie. Nie mogłem tego objawienia zlekceważyć. Stało się to trzy razy. Bóg sam mi powiedział, co Bóg oczyścił, ty nie miej zaskalane. Nie mogłem, bracia, tego zlekceważyć. Mógł to zlekceważyć? No nie mógł tego zlekceważyć. Jeśli trzy razy Bóg mówi, co Bóg oczyścił, ty nie miej zaskalane, no to naprawdę, to nawet dobry Żyd musi w tym momencie uznać, że Bóg do niego w ten sposób przemawia. Jakkolwiek wydawałoby mu się to kompletnie nieprawdziwe, kompletnie dziwne, kompletnie trudne do przyjęcia, absurdalne, nielogiczne, cokolwiek byśmy tam sobie wstawili. On musiał to przyjąć i on to przyjął. Kolejna rzecz. Dwunasty werset. To Duch mi powiedział, abym z nimi poszedł bez wahania. Coś nowego. On jakby wiedział, że on tutaj... To nie jest przypadek, że te dwie rzeczy się wydarzają. Że oni przychodzą, a on miał takie widzenie. No i słusznie, myślę, zgodzimy się z nim. To nie był przypadek. Te dwie rzeczy ewidentnie działały w Bożym planie jedne z drugim. Jedno było przygotowaniem dla drugiego. Więc on jakby widzi trafnie, że to Duch Święty go poprowadził do tego. Dalej, 13-14 wersja jest opowieścią o Korneliusza. Mówi, zwróćcie uwagę, to on też ujrzał anioła. To nie jest tak, że jemu się coś przywidziało, bo coś zjadł. nie. Anioł przyszedł do niego, posłał, wiedział gdzie posłać. Posłał do mnie, przyszli, trafili, ja byłem przygotowany. Bracia, no jak to zinterpretować? Jak to inaczej zinterpretować? Nie da się tego inaczej zinterpretować. I w końcu, piętnasty werset odwołuje się do ich tożsamości i do tożsamości Korneliusza. Mówi tak. A gdy zacząłem mówić, stąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. Popatrzcie, mówi: To nie jest tak, że, że że tu jest jakaś druga klasa chrześcijan, że na nas jako Żydów wstąpił, a na nich jako na Pogan nie wstąpił. Nie. Tak jak na nas na początku wstąpił, tak tutaj to Boże dzieło wśród Pogan jest rozpoczęte również przez wstąpienie Ducha Świętego. Żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, jak co po niektórzy mają, może, że są jakieś dwie, dwa rodzaje chrześcijan lepsi chrześcijanie i gorsi chrześcijanie nie. Tak samo jak na Żydów wstąpił Duch Święty, tak na Pogan też stąpił. A jeszcze pośrodku stąpił na Samarytan, żeby też nie było żadnych wątpliwości, kim są Samarytanie, do jakiej klasy należą. Wszystkie te trzy klasy, czyli i Żydzi, i Samarytanie, tacy nie wiadomo kto do końca, ni to Żydzi, ni to nie Żydzi i ostatecznie sami poganie już kompletnie nie mające nic wspólnego z Żydami. Duch Święty stąpił na te wszystkie trzy grupy i wszystkich ze względu na wiarę w Chrystusa tak samo wypełnił i tak samo jest w nich obecny. A skoro Duch Święty stąpił na nich, tak jak na nas na początku, to tak jak mówi szesnasty werset, to ostatecznie sam Pan jest w tym. Przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg dał im ten sam darco i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? No i to jest właśnie bardzo dobre pytanie. Czy można? No nie można. Ewidentnie yy, Piotr, naprawdę myślę, że w bardzo mądry sposób to im przedstawił, nie mogłem, nie mogłem przeszkodzić Bogu. Nie mogłem, bracia. Dziwna rzecz się wydarzyła. Bóg zmienia granice. Bóg sprawia, że te granice leżą gdzie indziej. I oni jeszcze myślę, że w tym momencie nawet nie zdają sobie sprawy, jak to będzie wiekopomna chwila, ale reagują właściwie, bo mówią, no skoro tak, osiemnasty werset, to uspokoili się i wielbili Boga. Wiedzieli, okej, okay, jeśli tak to jest, jeśli Bóg tak działa, jeśli tak to ma wyglądać, widzimy, że to jest Bóg. A skoro to jest Bóg, odpowiadamy na to tak. Wielbimy Boga, co ciekawe. No, oni się cieszyli z tego, mimo tego, że myślę, że nie przemyśleli wszystkich skutków, jakie to za sobą ciągnie. Natomiast wielbą, wielbią Boga i się cieszą z tego, że Bóg da upamiętanie również i poganom ku żywotowi. No właśnie, i gdyby powiem wam tak, gdyby na tym 18 wersecie temat się zakończył w Biblii, to co? to byśmy mieli takie trochę zrozumienie, jak czasami w bajkach, jak się bajki kończą. Żyli długo i szczęśliwie, nie? I tak to w bajkach zawsze fajnie jest, że no tak sobie nie wyobrażamy, jak oni żyli długo i szczęśliwie. A z sobie trochę zaczęli wyobrażać, to by się doszło do, do wniosku, że tak z tym długo, czy długo może długo, ale czy zawsze szczęśliwie, to może niekoniecznie. I słuchajcie, popatrzcie teraz, że kilka wam pokażę przykładów, że to jak czkawka się cały czas odbija ten problem tych granic między żydowstwem i między chrześcijaństwem cały czas w Piśmie Świętym w Nowym Testamencie jest aktualny i do dzisiaj jest aktualny tak naprawdę. I Popatrzmy najpierw na pierwszy taki fragment, który ja sobie wybrałem, Galacjan drugi rozdział na pewno znacie część z was od 11 wersetu. List do Galacjan jest takim wyjątkowym listem, gdzie apostoł Paweł broni Ewangelii, broni przed Galacjanami, którzy zostali zwiedzeni przez nauczycieli, którzy twierdzą, że trzeba, żeby być dobrym chrześcijaninem, co zrobić? Obrzezać się i przestrzegać prawa. Zostali zwiedzeni i apostoł Paweł wzywa ich. Wzywa na różne sposoby. Jakbyśmy spojrzeli na ten list do Galacjan, to i krzyczy na nich, i wyzywa ich nawet, i prosi. Ja sobie zawsze takiego wyobrażam: rodzica, który jak widzi, że dziecko wchodzi na złą drogę, jak trzeba paść na kolana, to padnę na kolana. Jak trzeba powyrywać włosy, to co? To powyrywam, bo odrosną. Ale najważniejsze, żeby to dziecko na dobrą drogę wróciło. I on jest dokładnie takim rodzicem. On tu na nich krzyczy, o, bezrozumni, Galacjanie, bo dajby się obrzezał ten, który was tam nie obrzezał, wykastrował, bo on tam trochę mocniej mówi. Co jak tylko może? Prosi ich, błaga, ale generalnie chodzi o to, wróćcie na drogę wiary. Wróćcie na drogę wiary. Ale najpierw wprowadza ten temat i wprowadza ten temat przez różne wydarzenia. On mówi. To, to nie jest moja Ewangelia. Ona jest moja wtórnie, ale ona jest. Ja otrzymałem ją przez objawienie od Jezusa Chrystusa. Byłem wierny. Praw... Rękę w do... prawicę mi podali na znak zgody, a więc byłem rozpoznany. I jedenasty werset mówi tak, drugiego rozdziału. A gdy przyszedł Kefas do Antiochi, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Jak się okazał winnym? Tego, że. Nie był wierny Ewangelii. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, no czyli to byli ludzie, którzy podkreślali obrzezanie, jadał razem z Poganami. A gdy przyszli, co zrobił? Usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi. Także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Czyli Zwróćcie uwagę, Apostoł Piotr miał to widzenie, ale potem poszedł do swojego zboru, gdzie generalnie w Jerozolimie miał samych, można powiedzieć, obrzezanych braci i wszyscy siedzieli w prawie. Potem jak przyszedł do Antiochi, no to jakiś czas pamiętał o tym widzeniu, ale jak potem przyszli ci bracia z jego zboru, którzy mieli inne poznanie, to co zrobił? To nie miał dość odwagi, żeby stanąć w tym, co rozumiał. I uległ, tak? I zaczął się zachowywać według zasad zboru swojego, ale nie według zasad poznania, które dostał od Boga. I apostoł Paweł, który był odważnym człowiekiem, nawet czasami surowo odważnym, można powiedzieć, po prostu mu tam wygarnął trochę w tym momencie. Powiedział, że yy, jeśli ty wobec wszystkich powiedział, jeśli Ty będąc Żydem po bogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemu zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Innymi słowy, czemu udaje, że te stare granice mają znaczenie, skoro już nie mają? Nawet dla Ciebie. Nawet dla Ciebie. Drugi fragment to Dzieje Apostolskie, 15 rozdział. W tym 15 rozdziale widzimy w Dziejach Apostolskich no, pytanie, pytanie właśnie w piątym wersecie postawione. Żydzi w Jerozolimie dowiadują się, że wielu pogan się nawraca. Zbór w Antiochi działa. Apostoł Paweł razem z Barnabą robią wspaniałą misję. No i co z nimi robić, z tymi ludźmi, którzy się nawracają? No, oczywiście ochrzcić, ale piąty werset pojawia się kolejny temat. Chwileczkę, chwileczkę. Wspaniale że się nawrócili, wspaniale że się ochrzcili, ale co jeszcze trzeba zrobić? Trzeba z nich zrobić porządnych Żydów. Lecz niektórzy ze stronnictwa paryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali mówiąc, trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali prawa mojżeszowego. No i zwróćcie uwagę, że znowu napięcie. Napięcie dlaczego? Dlatego, że oni wszyscy przestrzegali prawa. To była ich tożsamość. Oni, to, oni jakby mieli to w siebie wpisane i robili to, bo to kochali, bo w taki sposób Przynajmniej część z nich była nauczona, że trzeba Bogu, Bogu służyć, że to jest coś, co się Bogu podoba, ale Piotr już wie, że nie tędy droga. Popatrzcie, dziesiąty werset mówi: Przeto teraz, dlaczego wzywacie, wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść. Piotr już trochę mentalnie jest gdzie indziej. Z jednej strony dalej przestrzega tego prawa, no bo tak się nauczył, ale z drugiej strony wie, że nie Otrzymał sprawiedliwości czy usprawiedliwienia ze względu na prawo, ale otrzymał ze względu na śmierć Chrystusa w Jego miejsce i mówi: Słuchajcie, no okej, okay, mamy takie zwyczaje, ale czemu mamy tych ludzi, tych pogan, którzy są nawróceni, zmuszać do tej drogi, o której my sami wiemy, że się nie sprawdziła? No i jest problem. Jedenasty werset. Przecież wierzymy, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni, nie przez to prawo. Nie przez to prawo. Umilkło całe zgromadzenie, słuchali Barnaby i Pawła, gdy opowiadali, jakie to znaki i cuda uczynił przez nich Bóg między poganami. Zwróćcie uwagę, że okazuje się, że ci poganie są w środku, ale skąd oni wiedzą, że oni są w środku? Oni są już boży. No właśnie przez te znaki i cuda. Nie znają. Pra... To nie prawo reguluje jakby tą granicę między Bożym a niebożym, tylko to działanie Boże. To działanie, o którym zaświadcza apostoł Paweł i Barnaba. No i w końcu jakoś próbowali to. Pogodzić. Jak to pogodzili? Stał Jakub. Co ciekawe, Jakub tutaj jest pozytywną postacią. Jakub, pomimo tego, że jest mocno wrośnięty w tożsamość żydowską, też widzi, że nie tędy droga. Ale 20 werset, tak naprawdę i 21 mówi: Słuchajcie, potraktujmy ich tak, jak takich pogan, którzy są blisko synagogi. Mówiliśmy o tym, że zawsze przy synagogach byli tacy ludzie wierzący w Boga Jachwę, którzy się nie obrzezali. I w tym momencie Jakub tutaj w tym 20-21 wersecie mówi: wymagajmy od nich dokładnie tego samego, czyli wymagajmy od, niego, od nich tego samego, czego wymaga się od pogan, którzy są blisko synagogi. I oni się wszyscy zgodzili. Skądinąd do dzisiaj gdzieś myślę, że chrześcijanie się kłócą. W praktyce to jest kłótnia o kaszankę. Czy wolno kaszankę jeść, czy nie wolno? No i właśnie dyskusja jest o tym 20-21 wersecie. Czy jest to rozstrzygnięcie raz na zawsze, że poganie nawróceni. Powinni się wstrzymywać od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu i od tego, co zadławione i od krwi? Czy to była po prostu pewna, pewien sposób na to, żeby ich wtedy pogodzić w tym jednym kościele, żeby jakoś sobie możeli, mogli radzić? No Moje osobiste zdanie jest takie, może kiedyś się zmieni, że jesteśmy zbawieni z łaski Chrystusa, a nie przez niejedzenie krwi i kaszanki. To jest, to jest moje zdanie. Oczywiście, jak ktoś nie lubi jeść kaszanki. Niech nie je. całe życie, nie ma problemu, ale myślę, że nikt zbawienia nie straci od tego, że je kaszankę. To jest taka, taka moja, mo, moja perspektywa na to. Yy, ale to jest pytanie praktyczne. Czy oni ratowali tą jedność, jaką mieli w tym momencie, czy to jest rozporządzenie na cały okres istnienia kościoła? I to stare nie jest oczywiste. Mi się wydaje, patrząc na ten cały kontekst, że to było pewne duszpasterskie rozporządzenie, żeby oni mogli być. Razem, bo inaczej by po prostu razem być nie mogli. Że to, to ich jakoś pogodziło, to rozporządzenie ich jakoś uratowało. Zwróćcie uwagę, że później było inaczej, bo kiedy patrzymy później na yy, kolejny taki fragment, 21 rozdział dziejów Apostolskich, gdzie widzimy apostoła Pawła, który już bardzo narozrabiał w synagogach żydowskich, w różnych dziwnych miejscach, gdzie głosił Chrystusa, ale zawsze jak głosił Chrystusa w synagodze i w synagodze go nie przyjęto, to co robił? Szedł do pogan. I generalnie kilka razy się naraził różnym Żydom po tych wszystkich miastach, i mówił: Słuchajcie, prawo już dzisiaj nie obowiązuje. No i oni o tym słyszeli, że to jakiś wywrotowiec. W jakiś wywrotowiec chodzi. I ten wywrotowiec teraz przychodzi do Jerozolimy. No i, i co z nim zrobić? Popatrzcie, przeczytajmy teraz 21 rozdział od 17 wersetu. A gdy przybyliśmy do Jerozolimy, bracia przyjęli nas radośnie, czyli fajnie ich go przyjęli. Wszyscy się cieszyli, ale uwaga! Nazajutrz zaś poszedł Paweł z nami do Jakuba, a gdy przybyli wszyscy starsi, pozdrowiwszy ich, wyłożył im szczegółowo, czego Bóg dokonał wśród Pogan przez jego służbę. A oni, gdy to usłyszeli, chwalili Boga i powiedzieli mu: Widzisz, bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli. Ale uwaga! A wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. O tobie jednak powiedziano im, że wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali dzieci, ani też nie zachowywali zwyczajów. Co tu robić? Z pewnością usłyszą, że przyszedłeś. I co tu robić? Jakbyście jak doradzili, Jakubowi? Macie jakąś radę dla Jakuba. Skomplikowana sytuacja, zgodzicie się. Z jednej strony oni wszyscy czują się Żydami i przestrzegają prawa. Z drugiej strony, prawdziwie się nawrócili, prawdziwie wierzą Ewangelii. No ale z trzeciej strony okazuje się, że przychodzi apostoł Paweł, który też prawdziwie się nawrócił, ale nijak nie przestrzega prawa. Więcej. Psuje im tą granicę, która dla nich jest taka bardzo ważna. I co się dzieje? Ja już nie będę tam opowiadał całej historii, ale dzieje się to, że ostatecznie apostoł Paweł musi uciekać i ląduje w Rzymie u cesarza, bo się odwołał do cesarza i tak dalej. Czyli nie wyszło. Czyli nie wyszło. To pęknięcie było na tyle mocne, że nie były. Te dwie granice tak naprawdę się w tym momencie jakby zwarły ze sobą, i nie dało rady zrobić tego. Nie, 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 nie dało rady jakby y, tych dwóch granic pogodzić, bo się nie da pogodzić, bo się ostatecznie ich nie da pogodzić. Czy ludzie są przy Bogu dlatego, że przestrzegają prawa mojżeszowego, czy dlatego, że wierzą w Jezusa Chrystusa? No to są dwie różne odpowiedzi, to są dwie różne granice, to są dwa różne warunki do spełnienia i popatrzcie to... Na jakiś czas to może, może starczyło, jakoś tam próbowali to pogodzić, ale ostatecznie to są dwie rzeczy, których się pogodzić ze sobą nie da. I ten spór trwał dalej. Ja przeczytam tylko jeszcze jeden fragment z Hebrajczyków, drugi rozdział. To jest fragment jeszcze późniejszy, ale tak naprawdę cały list do Hebrajczyków mówi o jednej prostej rzeczy. Kim byli Hebrajczycy, do których pisał autor listu do Hebrajczyków? To byli nawróceni Żydzi którzy byli kuszeni do tego, żeby zostawić chrześcijaństwo. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy naokoło ich współpobratymcy przekonywali ich, możesz być Boży, możesz należeć do Boga, możesz mieć łaskę. Bez Chrystusa przestrzegając razem z nami prawa i będzie fajnie, i będzie dobrze, i będziesz nasz, nie będzie konfliktów, nie będzie problemów. Zostaw to! Zostaw to! Zostaw tą nowinkę. I cały list do Hebrajczyków mówi błąd. To nie ta granica. Nie wolno zostawić Chrystusa, bo jeśli zostawisz Chrystusa, zostawisz Boże działanie, Bożą nową tożsamość. Dzisiaj granicą Bożą jest wiara w Chrystusa. Wiara w Chrystusa. I tylko jeden fragment przeczytam nie będę. Mówię, cały można by. To, z każdego rozdziału listu do Hebrajczyków, by można było to pokazać, ale tylko trzy wersety z drugiego rozdziału. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Jakie zbawienie? Pierwszy rozdział mówi o tym, że Bóg przemówił przez syna. Bóg przemówił przez syna. Jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Ujdą? Nie ujdą. Popatrzcie, jak te granice, Boże, są ważne. I dzisiaj, słuchajcie, jest podobnie. Większość Żydów wybrało swoje prawo raczej niż swojego Mesjasza. Dlaczego? Bo Bóg powiedział, że tego swojego Mesjasza mają dzielić z poganami. I nie chcą dzielić tego Mesjasza z poganami. Wolą swoje prawo, którego z nikim dzielić nie muszą. I oczywiście pojawia się pytanie, czy w związku z tym, że Mesjasza muszą dzielić z poganami, muszą się swojej tożsamości żydowskiej pozbawiać? Myślę, że nie muszą. Ale wybrali ostatecznie prawo zamiast. Mesjasza. I tak naprawdę do dzisiaj ten spór trwa. Co ten fragment mówi do nas, czego nas dzisiaj uczy, już abstrahując od tego całego kontekstu, który mówię, w jakim sensie trwa między nami a, a Żydami do dziś. I oczywiście to jest jedno z trudniejszych pytań, szczególnie jak ktoś jest zaangażowany właśnie w kwestie no, naszych relacji pomiędzy sobą. Ale czego nas już konkretnie, nawet jeśli nie mamy żadnych relacji. Z etnicznym Izraelem. Czego ten fragment nas uczy? Po pierwsze, uczy nas, to jest moje zdanie, oczywiście patrząc na ten cały spór, który się wtedy dokonał, powinniśmy odróżniać to, co w chrześcijaństwie konieczne, od tego, co właściwe. To, co jest konieczne, od tego, co właściwe. Jak nam się te dwie rzeczy nakładają, to nie będziemy mieli wrażliwości na ludzi, którzy są w trochę innym miejscu pielgrzymowania z Panem. A powiem Wam, Trochę pojeździłem po świecie i to wszyscy jesteśmy trochę gdzie indziej. Wszyscy pewne rzeczy rozumiemy lepiej, a pewne gorzej. Nie ma tak, że wszyscy wszystko rozumią najlepiej. Tak po prostu nie ma. A więc są pewne rzeczy konieczne, nienaruszalne. O nich mówiłem ostatnio z pierwszego Koryntian, 15 rozdział, kiedy było zmartwychwstanie, kiedy była Wielkanoc. Są pewne rzeczy, w których trzeba wierzyć jako chrześcijanin. Nie da rady w nich nie wierzyć, bo inaczej nie jesteś chrześcijaninem. Musisz wierzyć w Jezusa, Chrystusa w Boga Ojca Syna i Ducha Świętego, bo się chrzcimy w Jego imię, nieprzypadkowo, w to, że On umarł, że zmartwychwstał, że był bezgrzeczny, że powtórnie przyjdzie, chwale są żywych i umarłych, wieczność. To w te rzeczy trzeba wierzyć. To są podstawowe rzeczy. Ale jest dużo rzeczy właściwych, dobrych, błogosławionych, mądrych, których jednak nie zawsze jest tak, że wszyscy tak samo prędko do nich dochodzimy. I z różnych przyczyn jesteśmy gdzie indziej niż my, i nie zawsze się potrafimy dogadać. I znowu, jakbyśmy patrzyli na list do Rzymian, 14 rozdział, to apostoł Paweł pokazuje, że taki problem był w liście właśnie w zborze rzymskim. Zbór rzymski był złożony zarówno z pogan, jak i z Żydów etnicznych, i się kłócili i się kłócili, i to na ostro się kłócili. I to się tak kłócili, że była, był problem z tą jednością, czy w ogóle zachowają tą jedność. I popatrzcie, jak on im mówi w XIV rozdziale, y, pierwsze trzy wersety. Słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jada tylko warzywa, można by powiedzieć dzisiejszym językiem. Nie. I teraz zwróćcie uwagę, jaka lekcja jest? Czy lekcja jest taka? Niechże ten, który ma złe poznanie, nauczy się od tego, który ma dobre poznanie, albowiem poznanie jest najważniejsze. Czy tak mówi trzeci werset? Nie, popatrzcie, jak mówi trzeci werset. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. Ja, ale przecież, apostole Pawle, ja mam dobre poznanie, ja mam właściwą teologię. Przecież można jeść mięsko, a oni głupi nie wiedzą, że nie można jeść mięska. Ha, 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 ha. Apostoł Paweł mówi, niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. Nie pogardzaj nim. No ma trochę inne poznanie, no? Z różnych przyczyn. Ciekawe, jak ty byś był na jego miejscu, czy, czy tak łatwo by ci było z tego wszystkiego zrezygnować? Może by ci w ogóle nie było łatwo. A ten, kto nie je, uwaga. Niech nie osądza tego, który je. A ty możesz się tobie wydawać, że no, to jakiś tacy zupełnie liberalni, oni tym mięsko wiedzą. Nie osądzaj go. Dlaczego? Trzeci werset. Albowiem Bóg go przyjął. Bóg go przyjął, on się nawrócił. On jest posłuszny. On może nie rozumie wszystkiego tak jak ty, ale on naprawdę się nawrócił. Naprawdę się nawrócił. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? czy stoi, czy Pana do Pana swego należy. Stoi się jednak, bo Pan ma moc go podtrzymać. I myślę sobie, że to jest czymś bardzo trudnym w praktyce. Ciężko się wyrzec z tych rzeczy, które uważamy za dojrzałe, za dobre, za szlachetne, choć niekonieczne. I teraz nie chodzi o to, że masz z nich rezygnować. Nie rezygnuj z nich. Ale pozwól bratu czy siostrze dojść do tego etapu. Daj mu trochę czasu, jej trochę czasu. Może tego jeszcze nie łapie. Może musi się sparzyć pięć razy, żeby do tego dojść. Myślę sobie, że to jest coś bardzo, bardzo ważnym. Właściwe poznanie jest mniej ważne niż właściwa postawa. Popatrzcie, 14, 15 werset. Apostoł Paweł mówi tak w 14 wersecie. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. On ma właściwe poznanie. On nie mówi, że tutaj każde poznanie jest tak samo dobre. Nie, każde poznanie nie jest tak samo dobre. Ja wiem, jak, wiem, jaka jest prawda. Prawda jest taka, że nie ma niczego, co by w samo sobie było nieczyste. Taka jest prawda. Ale prawda nie jest ważniejsza nad miłość do brata czy siostry. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto, by je, kto je za nieczyste uważa. I 15 werset. Jeżeli jednak z powodu pokarmu martwi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Czyli popatrzcie, mamy mieć dla siebie wyrozumiałość. No może ktoś czegoś nie rozumie. Powinien to zrozumieć. Powinien to zrozumieć. Zgoda. No ale nie rozumie. I co teraz? Co zrobimy w takiej sytuacji? Obrazimy się na siebie? Dzisiaj mamy na przykład takie dyskusje o szczepionkach. O tym, czy przychodzić do zboru, czy nie. Czy zamykać zbory, czy nie zamykać zboru. No wszyscy widzimy, jak to u nas jest. Jest zbór otwarty? Jest. O szczepionkach nie rozmawiamy. Ale generalnie błogosławimy i tych, co się szczepią, i tych, co się nie szczepią. Dla Pana. Tak? Czym problem? Jest czymś problem? Nie ma. No jak ktoś doszedł do... Ja mam swoje poznanie. W tym, tym temacie. Ale to jest moje poznanie. Wcale nie, no i chwała Bogu, nieprawidłowo. I słuchajcie, miejmy dla siebie wyrozumiałość. Porozmawiajmy sobie spokojnie o tych sprawach. To nie, tu nie ma, wiecie, tu nie ma doktryn, tu nie mówimy o Trójcy Świętej, tak? A nie o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. A jak jakiś zbór się nie spotyka, to co? No błogosławmy im. Naprawdę błogosławmy im. Niech się, nie, niech się zbiorą, jak się wreszcie spotkają. Niech się zbiorą, niech będzie ich pięć razy więcej. Naprawdę. To no co nam, co, co nam u, 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 będzie nam coś z tego, że będziemy im błogosławić? Nie musimy się pompować kosztem innych, tak? Nawet jak mamy lepsze poznanie. Nie musimy. Po co nam to? Są bardzo ważne rzeczy. Słuchajcie, są... Yy, Właśnie miłość jest czymś ważniejszym niż poznanie. Myślę sobie, że to jest czymś bardzo ważnym. Mamy swoje poznanie, chwała Bogu. Ktoś ma trochę inne. No i okej. Okay. No i okej. Okay. Dopóki możemy się błogosławić, bo jesteśmy w tym samym duchu, w tej samej wierze i służymy temu samemu Panu. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. I druga myśl. No już będzie trudniej. Wchodzimy na pole minowe, także się przygotujcie. W tym kontekście Powinniśmy również odróżnić to, co w chrześcijaństwie jest, jakbym powiedział, polsko-chrześcijańskie, ukraińsko-chrześcijańskie, amerykańsko-chrześcijańskie, walijsko-chrześcijańskie. Bo zwróćcie uwagę, że w każdej kulturze chrześcijaństwo wytwarza pewne zwyczaje. Zgodzicie się? I te zwyczaje są jakie? Takie same? Różne. Zgadzacie się? I powiem Wam tak, trochę pojeździłem po świecie i powiem Wam teraz o, o, o różnych, zaraz Wam powiem o różnych różnicach, natomiast chciałbym powiedzieć tak. Ja nie chcę lekceważyć tych różnic. W tym sensie nie chcę lekceważyć, nie chcę powiedzieć, że, że a to wszystko to jest takie nieistotne. Wcale to nie jest nieistotne. To jest bardzo istotne, bo wiara prawdziwa wciela się w życie. Jak wiara się nie wciela w życie, to nie jest prawdziwą wiarą. Bo wiara powinna przemieniać co? Życie. Jak wiara w życie nie przemienia, to jest kiepska. No to przeciwie trzeba powiedzieć. Do luftu. Jest słaba. To jest, to jest, to jest tak naprawdę jakaś taka powierzchowna. Więc, więc to nie o to chodzi, żeby teraz lekceważyć te zwyczaje. Te zwyczaje muszą się wykształcić. To są dobre rzeczy. To jest dobrze, że wiara nas przemienia. Chwała Bogu, że nas przemienia. Natomiast musimy sobie uczciwie powiedzieć, że trochę nas przemienia różnie ze względu na nasz kontekst kulturowy, na problemy, które nas dotykają, na naszą historię, może rodziny, na pewne doświadczenia, które nas spotykają. I tyle. Bóg w, w jednym pracuje tu, a w drugim pracuje tu. I, ze i, I w rodzinach różnie pracuje, i w narodach różnie pracuje. I generalnie dobrze jest w związku z tym mieć szacunek do siebie nawzajem. Nie mówię, żeby to wszystko odrzucić. Nie wierzę w coś takiego jak chrześcijaństwo, które się nie wciela w życie. Ale chodzi o to, żebyśmy mieli do siebie nawzajem szacunek. Relatywizm i lekceważenie zwyczajów jest puste tanie i nie oferuje nic w zamian prócz głupiego poczucia wyższości, ale z drugiej strony musimy się nawzajem szanować w różnorodności, bo inaczej razem ze sobą nie będziemy w jednym kościele. A tak się składa, że jesteśmy o bardzo różnych, z bardzo różnych kontekstów. I tu słuchajcie, kilka rzeczy. Takich właśnie. Na przykład kwestia picia alkoholu. Coś, co na Ukrainie jest kompletnie nie do przyjęcia, w Polsce jest jak najbardziej do przyjęcia. Kwestia palenia tradycyjnie w Polsce kompletnie nie do przyjęcia, ale są miejsca, które znam ludzi wierzących, którzy palą. Zresztą u nas też różnie to bywa. Powiedzmy sobie wprost. Kiedyś nawet takie znam powiedzenie, że jak baptyści niemieccy. Zobaczyli, że baptyści angielscy palą cygara, to im piwa z rąk powypadały. I trochę tak jest, i trochę tak jest. Jedni mogą być oburzeni na drugich. No ale czy tak nie jest? Trochę tak jest. Yy. Kiedyś opowiadał mi taki jeden kolega, że był w Brazylii, odwiedził swojego przyjaciela. Patrzy, a tam jego żona, tego przyjaciela, tak jakoś biust jej urósł. I sobie myśli, kurczę, no co tutaj? No, nie wiem, operację sobie zrobiła, czy coś? No ale mówi, no, no nic, no, no będę udawał, że, 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 że nie zauważyłem. I po trzech dniach ta kobieta do niego przychodzi i mówi, no wiesz co? No trzy dni chodzisz i nie zauważyłeś. No mówi, jak to? Ale czy, z czego nie zauważyłem? No operację plastyczną sobie zrobiłam, nowego biust no mógłbyś pochwalić. No i się wydaje, no myślę, że nam się wydaje w Polsce, że, że to w ogóle, no jak? A u nich to trzeba pochwalić, tak jak, nie wiem, no u nas powiedzmy jak, jakaś siostra sobie zrobiła fajną fryzurę, to co, trzeba pochwalić czy udawać, że, że nie widzę? Wydaje się dziwne, ale to są ludzie wierzący. Trochę inna kultura. No ja widzę, Artur, że ci ciężko uwierzyć. <ślad> Mi też było ciężko uwierzyć, temu bratu też było ciężko uwierzyć. Ale czy ich odrzucimy z tego powodu? Yy, makijaż w Stanach Zjednoczonych. Nie można pójść do zboru bez makijażu. Na Ukrainie nie można z makijażem, tak? Nie? Są takie zbory, że nie można pójść z żadnym tam pierścionkiem czy żadnym yy, kolczykiem, tak? Bo to nie, nie godzi się. Przecież kobieta się powinna stroić w dobre uczynki. Koniec, kropka. Yy. Ja już nie mówię o dżinsach czy spodniach, prawda? Znowu, dwie różne rzeczy. Są takie zbory, gdzie nie wolno chodzić w krawatach. Są nazywane zwisem pychy. Nie wiem, czy znacie. Nawet są takie zbory. To takie są zbory, że no jak ktoś nosi krawat, to znaczy, że się wywyższa. A co Biblia mówi o los ludziach, którzy się wywyższają? Że co? No dokładnie. No to trzeba tutaj, takiego brata to w ogóle trzeba wyrzucić, żeby nie, nie gorszył nam tutaj nikogo w, w zborze. W krawacie będzie przychodził do zboru. Nie wiadomo. Urwał się z choinki, z żurnala się wyciął. No. Pokornie przychodzić do zboru. A są takie zbory, że jak się... Pamiętam, znam taki jeden zbór. Przecież przyjechałem do niego bez krawata. Miałem kazanie powiedzieć. No i tam brat pożyczył, znaczy no nie pożyczył, chciał pożyczyć. Ja mówię, no ale przeprosiłem, bo generalnie przywiozłem innego kaznodzieja, On powiedział, że ja też mam głosić. No to powiedział, no przyjmujemy te przeprosiny, że brat nie wiedział. No ale generalnie bez krawata głosić co? Można czy nie można? No nie można. No jak głosić bez krawata? Byłem kiedyś w Szkocji. Szkoccy prezbiterianie nie używają Instrumentów na nabożeństwie, bo się nie godzi używać instrumentów. Ale za to mogą mieć telewizory w domach, chociaż zazwyczaj te telewizory są tak za takimi drzwiczkami zamknięte. Tak, że tak, telewizor zamknięty za drzwiczkami, ale można otworzyć i można sobie posłuchać. Ale holenderscy prezbiterianie mają organy, liberałowie jedni, ale oczywiście czego nie mają? telewizorów. Jak oni sobie radzą, jak się spotykają? Nie wiem, jakoś sobie muszą poradzić. No właśnie, komputera, bo wszystko w komórze. To jeszcze były czasy, jak komórek nie było, jak byłem u nich. Albo na przykład takie pytanie, ile macie chórów? Typowo takie ukraińskie pytanie, tak? Jak trzy, to dobrze, nie? Dwa, to tak bieda, jeden to jakieś minimum w ogóle. Czyli liczymy duchowe życie zboru ilością chórów. Jak pięć, to, to jest dobrze. Ale tak samo, słuchajcie, jest w Afryce, bo w Afryce są chóry po... Dwa, trzy chóry usługują, każde po 20-30 osób i są jeszcze trzy części, tak? Jakieś mam, zresztą mówiłem o tym, jest część grająca, śpiewająca i tańcząca. I część tańcząca jest obowiązkowa. To ciekawe, widziałem takie siostry 60, 70 i dalej w grupie tańczącej pląsają. Nie ma problemu. Wszystko jest po Bożemu, tak jak powinno być. Także popatrzcie, yy, są tak, no, taka jest rzeczywistość. Taka jest rzeczywistość. Teraz czy ja chcę stwierdzić, że to wszystko można wymieszać? No nie, nie, jak ja bym teraz z wam zaczął tutaj pląsać, to bym nie wiem. Nie daj Boże. To, 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 to nie ja, to nie nasza kultura. Ale chodzi o to, żebyśmy mieli dla siebie wyrozumiałość żebyśmy mieli dla siebie wyrozumiałość. Podsumowując, myśmy nad własnymi granicami. Szukajmy najpełniejszego posłuszeństwa. Szukajmy go ale przyjmijmy, że najpełniejsze posłuszeństwo w Polsce może być trochę inne niż najpełniejsze posłuszeństwo w Afryce albo najpełniejsze posłuszeństwo w Ameryce Łacińskiej, bo te kultury są trochę inne. Na przykład mówię, no generalnie Afrykańczycy tańczą i to nie jest jakieś wyuzdane. Po prostu oni przez taniec, tak jak my przez śpiew wyrażają siebie i to nie jest jakieś, wiecie, tu nie ma jakiegoś podtekstu, który gdzieś w nas jest mocno, tak? I trzeba to uznać. A nie wszystko do jednej sztampy, bo u mnie jest tak. No, u ciebie jest tak, a u nich jest trochę inaczej. No i tyle. I tak, tak, tak to musi być. I uznajmy to. Bądźmy na tyle mądrzy, na tyle otwarci, żeby, żeby wszystkich pod jedną sztampę nie wciskać. A więc szukajmy najpełniejszego posłuszeństwa. Zmieniajmy swoje granice, ale bez krytykowania innych. I zmieniajmy swoje granice, ceniąc granice, które mamy. Bo te granice są dobre. Kiedyś pamiętam, jak tutaj brat Artur już z 5 lat temu powiedział takie kazanie z Nechemiasza, to było kazanie o murach. Generalnie jak murów nie ma, to miasto jest bezbronne. Muszą być mury. Musi, musimy się odgrodzić od, od świata, bo musimy znać swoją tożsamość. I powiedział tak, nawet jak ten mur trochę krzywo stoi, to lepiej, żeby stał krzywo, niż żeby stał w ogóle. Nie, nie, nie stał w ogóle, tak? I oczywiście, jak stoi krzywo, trzeba go poprawić, żeby stał prosto. Ale lepiej, żeby stał krzywo, niż żeby w ogóle go nie było. Bo myślę, że wtedy naprawdę jesteśmy pohańbieni i wtedy naprawdę jesteśmy, bym powiedział, w takim bardzo, bardzo niebezpiecznym położeniu. Co nie oznacza, że, nie, że zniechęcam Was do stawiania murów prosto. Stawiajmy muru prosto i miejmy jeszcze drzwi i tak dalej. I to wszystko działa. A więc myślmy, módlmy się, poznawajmy innych chrześcijan, uczmy się, bądźmy otwarci na przemyślane zmiany, ale ceniąc odziedziczone. Granice. Amen. Postańmy i pomódlmy się. I Pani, chciałem podziękować za Twoje słowo. Dziękuję Ci za, za, za to, że Ty, Panie, przyjmujesz każdego człowieka, jakim on jest i tu przemieniasz jego życie. I Pani, pozwól mi też e, tak żyć, by nie osądzać swojego bliźniego, żeby nie patrzeć na niego w sposób taki, że, e, że to nie będzie z mojej strony zbudowaniem dla niego. Pomóż mi, Panie. Cokolwiek robię, cokolwiek mówię, czynić to ku zbudowaniu, a nie ku ocenie, osądzeniu kogoś. Bo Ty, Boże, jesteś sędzią, Ty jesteś stworzycielem nieba i ziemi, człowieka i ty, Panie, do ciebie sąd należy i osąd. Ale pozwól mi, Panie, patrzeć na to, tak jak mówisz, na to, że to. Ta moja wiara, ta wiara nasza ma przemieniać nasze życie tak, by, by wydawać owoce takie, które będą błogosławieństwem dla innych. Daj, Panie, nam tę mądrość, daj to rozpoznanie duchowe, ażeby, ażeby gdzieś nie pobłądzić w tym życiu, ale by tak żyć, żeby to nasze życie było oddaniem Tobie chwały poprzez słowa, poprzez nasze uczynki, poprzez nasze działania. Jeszcze raz dziękuję Ci za to, że jest to możliwe. Dzięki Twojej sile, dzięki Tobie tylko i wyłącznie. Amen. 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 Ojcze, ja cię proszę o coraz więcej miłości w nas wszystkich, bo żebyśmy potrafili e, też przechodzić przez te drugorzędne, trzeciorzędne rzeczy, które nas być może dzielą, czasami różnią, abyśmy potrafili Panie w nich, e, też zauważyć to, że. Ty jesteś na pierwszym miejscu Boże jeżeli Ty jesteś na pierwszym miejscu to potrafimy przejść przez wszelkie takie drobne różnice i Boże dziękujemy Ci za to, że w Chrystusie nas wszystkich pojednałeś dałeś nam nowe życie Panie możemy się cieszyć i radować z tego niech te drobne sprawy nie będą powodem, do tego abyśmy jakoś się różnili Panie w taki znaczący sposób abyśmy kłócili się o coś niepotrzebne ale daj nam miłości więcej każdemu z nas, Boże. Dziękujemy Ci za to, co jeszcze Wierzy, że wszystko ku dobremu. Amen. 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 Panie, też Cię proszę, żebyśmy właśnie mieli ten kompas właściwie nastawiony, Panie, żebyśmy szukali posłuszeństwa Tobie, Panie. Ale też umieli z radością i wdzięcznością przyjmować tych, którzy są gdzieś indziej, Panie. I uczyć się od nich. Nawet jak się z nimi nie zgadzamy, Panie, to jeśli są Twoi, to Panie błogosławić i przyjmować i cieszyć się z tego, że działasz w ich życiu. Dawaj nam do siebie na zajęcie cierpliwość i miłość. O to Cię proszę i bądź uwielbiony. Właśnie w tym.